We wtorek 30 sierpnia odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej Drony autorstwa Bartłomieja Sęczawy. Sęczawa to artysta rzeźbiarz, który na co dzień jest nauczycielem w Zamojskim Liceum Plastycznym, gdzie prowadzi pracownię ceramiki i rzeźby. Prezentowana w ratuszu wystawa jest niezwykła, chociażby dlatego, że w całości powstała ze złomu. Artysta wykorzystał gotowe elementy maszyn rolniczych, samochodów, ciągników, spychaczy czy motocykli, dając im nowe, tym razem artystyczne życie. Chciałem, żeby nawiązywały do takich maszyn, których często nie widzimy. Czasami służą ludziom, czasami stwarzają zagrożenie. Świetnie się maskują, ukrywają. Są wśród nas, są pomiędzy nami. Wybierałem elementy, które mi były potrzebne, które mogłem przekomponować, przerobić przy użyciu maszyn, narzędzi i dać im zupełnie inne życie. Już nie są tymi maszynami, którymi kiedyś były, ale są nowymi maszynami. Jeden z dronów artysty, skonstruowany z części Mercedesa, pojechał do Schwäbisch-Hall w Niemczech jako prezent i niepowtarzalna atrakcja. Prace Bartłomieja Sęczawy były już prezentowane na schodach zamojskiego ratusza podczas święta motoryzacji Zamość na Okrągło. Artysta już pracuje nad kolejnymi rzeźbami.